Nowoczesne bryły budynków, funkcjonalność, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców to najważniejsze cechy współczesnego budownictwa. Jednym z warunków pozwalających spełnić te wymagania jest zastosowanie odpowiedniego systemu ocieplenia. Ocieplenie budynków stało się standardowym etapem prac budowlanych we współczesnym budownictwie. Budynek staje się bardziej energooszczędny, chronimy go przed zimnem w zimie oraz ciepłym w lecie. Dodatkowo prawidłowo wykonana elewacja jest odporna na warunki atmosferyczne i długo cieszy oko swoim estetycznym wyglądem. Na kolejne warstwy systemu ocieplenia składają się klej do materiału izolacyjnego, materiał izolacyjny, a więc wełna lub styropian, warstwa zbrojąca, grunt i wykończenie w postaci tynku czy okładziny elewacyjnej. My przyjrzymy się produkcji ostatniej z warstw w postaci tynku elewacyjnego. W tym celu odwiedziliśmy firmę Kozbud z Mińska Mazowieckiego. Tynk nie tylko osłania cały system termoizolacji, ale ma także wpływ na wygląd budynku. Stosowane są m.in. tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe czy mozaikowe. Wszystkie składniki przed rozpoczęciem produkcji trafiają do laboratorium. Trzeba sprawdzić, czy spełniają wymagania jakościowe. Dyspersja, akrylowa bądź silikonowa, stosowana zależnie od rodzaju tynku, jest spoiwem łączącym wszystkie składniki produktu. W laboratorium sprawdzana jest jej lepkość oraz pH. Kontroli podlegają wypełniacze mineralne oraz kwarcowe. Wykonywana jest krzywa przesiewu. Dzięki temu badaniu można sprawdzić, jaka frakcja kruszywa jest dominująca. Kolejnym składnikiem są pigmenty. Miesza się je z bazą produktu, a następnie po wyschnięciu spektrofotometrem badane są parametry koloru. Przebadane składniki mogą trafić do produkcji. Najpierw powstaje pasta, stanowiąca bazę produktu. Do disolwera nalewana jest woda, zagęstniki, dyspersja, a także środki biobójcze, które zapobiegają osadzaniu się glonów mchów czy grzybów. Wymieszana dokładnie pasta wlewana jest do mieszalnika wstęgowego. Dodawane są do niej wypełniacze, dzięki którym powstanie odpowiednia struktura tynku. Po wymieszaniu powstaje gotowy produkt, który dozowany jest do wiaderek. Następnie tynk jest barwiony. Maszyna według receptury precyzyjnie odważa odpowiednią ilość pigmentu. Po wymieszaniu uzyskujemy barwę. Kolor tynku mozaikowego uzyskujemy dzięki mieszaninie barwionych kruszyw. Znów odwiedzamy laboratorium. Tym razem musimy sprawdzić jakość gotowego produktu. Przeprowadzane jest badanie sprawdzające konsystencję tynku. Wykonuje się je za pomocą stożka opadowego Nowikowa. Badany jest także proces aplikacji tynku oraz jego właściwości robocze. Innym sposobem na wykończenie systemu ociepleń są okładziny elewacyjne. Firma Kozbud produkuje okładziny imitujące deskę bądź cegłę klinkierową. Okładziny są elastyczne, a tym samym łatwe w montażu. Odporne na działanie warunków atmosferycznych, zawierają także środki uniepalniające. Żeby spełnić wymagania dokumentacji Europejskiej Oceny Technicznej, producent musi wykonać badania symulujące oddziaływanie warunków atmosferycznych na okładzinę. Wykonywane są także badania udarności, czyli odporności na uderzenia mechaniczne. Raz na 3 lata wykonywane są z kolei badania ogniowe całego systemu. Po testach producent może zapewnić, że wszystkie produkty składające się na system gwarantują odpowiednią jakość. Wybierając system ociepleń, należy użyć produktów jednego producenta. Budynek zostanie wykonany technologicznie poprawnie i uzyskamy gwarancję na wiele, wiele lat. W zakładzie firmy Kozbud dziennie produkowanych jest około 40 ton tynku. W technologii producenta każdego roku ocieplanych jest około 10 000 domów.